Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się, tak jak widzicie, opryskiem. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pryskał będę na zarazę i będziemy pryskać środkiem. Później się tam cukrzatę czy coś takiego wam pokażę. Na razie muszę podjechać, zapiąć i najpierw odpiemy tę belkę i będziemy powoli nalewać wody. Mleczko sobie tu położymy. Śrubę będę musiał chyba odpiąć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zdejmę. Właśnie to jest ten środek Curza T Top 72,5 WG fungicyd 1 kg. Tego środka to jest głównie środek, tak jak tutaj pisze, na zarazę ziemniaczaną. Jest zalecona dawka 2 kg na hektar. Od 200 do 400 litrów wody. No ja mam, można powiedzieć, tutaj 20 parę arów, więc myślę na lat gdzieś 130 litrów. Także tak to zrobię. I wsypiemy połowę tego proszku. No i będziemy pryskać, bo zaczyna troszeczkę od dołu po prostu zaraza ziemniaczana lub grzyby je brać. A ten środek powinien zapobiec dalszemu rozwojowi tego podsychania. Dobra, jedziemy. Podjechaliśmy. Opryskiwacz podpiąłem, tak co zawsze robię. Nie pokazywałem tego do wszystkiego, bo po pierwsze potrzebowałem drugiej ręki, a po drugie no niestety już to kiedyś pokazywałem, nie będę tego pokazywał za każdym razem. Wszyscy powinni wiedzieć już dawno, a jak ktoś nie wie, no to odsyłam do poprzednich odcinków i na pewno się dowie. Dobra. Teraz wyjadę sobie z tego garażu i będziemy po prostu nalewać wody. Naleję na początek 150 litrów i będziemy sprawdzać dysze. Myślę, że bez problemu będą wszystkie ładnie siały. Także nie będzie z tym jakiegoś większego kłopotu. Po zalaniu i sprawdzeniu będę rozcieńczał środek w wiaderku, bo to jest w formie zawiesiny z takiego, można powiedzieć, granulat. Trzeba dobrze rozpuścić, żeby nam później tych dyszy nie pozatykało. Także trzeba dobrze wymieszać. No i będziemy dalej już działać na polu. Wyjechałem z garażu. Odkręcimy sobie pokrywę.
i będziemy nalewać. Wodę będę z tej beczki nalewał. Deszczówka, widzicie, jest pełniutko. Wody mamy pod dostatkiem, jest jakieś 500-600 litrów, nie wiem dokładnie. Jeżeli chcę mieć 150 litrów, to trzeba gdzieś 15 wiader, że nie będę tego wszystkiego nagrywał, później będę nagrywał, jak już nalejemy zbiornik. Wody już nalałem, jest praktycznie, tak jak widzicie, w tym miejscu, że to dobrze nie widać, to jest praktycznie 50, jest dane 15 wiader. I będę teraz testował, czyli odepniemy, rozłożymy go. Idealnie wymierzyłem. Tylko wezmę i zamknę to na wszelki wypadek. Delikatnie. Mieszadło wyłączone. Odpalamy i jedziemy. Sprawdzamy z tym, jak to wszystko będzie działać. Tak, jak widzicie, idealnie. Jedyny tylko ten do poprawki, a tak to wszystkie sieją. Także co, poprawimy to i będę mieszał już środek. Także po testach mamy jakieś 130 litrów wody i teraz będziemy mieszać środek. Środek będę mieszał w wiaderku. Nalejemy sobie wody. Takie specjalne wiadro. Odpieczętujemy środek. Miałem tu gdzieś nożyk. Nie, to może szpachelką. Tak, widzicie, chodzi mi bardziej o takie liście, jakie są tutaj w niektórych miejscach. O kurde, bażant poleciał. Tutaj jest właśnie w takim miejscu, widzicie te liście zżółknięte, to właśnie chyta zaraza ziemniaczana. Jest w paru miejscach tutaj z góry, może tego tak nie widać, ale jak się przyjrzy człowiek, o, tutaj widzicie, i właśnie będę zapobiegał temu, tym środkiem.
Mam nadzieję, że środek zadziała. To jest jakiś nowy w moim asortymencie. Zawsze inny stosowałem, już nie pamiętam nazwy. Teraz kupiłem eksperymentalnie. No tutaj. I tak widzicie, cały ten cały bober też ładnie idzie. W ogóle w tym roku ładnie wszystko wschodzi, jestem zadowolony z plonów, może będą bardzo fajne w tym roku i będziemy wszyscy zadowoleni. Dobra, odczepiamy. A jeszcze jedno, będę pryskał po prostu jedną stroną, żeby nie deptać tego. Z jednej strony przejadę i z drugiej, bo mam akurat taką możliwość. Akurat widzicie, chyci z jednej strony i z drugiej połowa. Także to jest super będzie. Wyłączę teraz mieszalnik. Się już powinno dobrze wymieszać. Zobaczymy. A już powinno być dobrze. Środek widzicie jest wymieszany. Zakręcamy. Pójdę jeszcze z drugiej strony. Włączamy tylko jedno skrzydło i będziemy jechać.
ziemniaki opryskane, także jest już dzisiaj po pracy. Teraz się już zbieram, bo mam popołudniową zmianę, więc muszę już lecieć, ale zrobiłem to, co chciałem. Popryskane jest rano, także do południa powinno to zadziałać. Widzicie, jest nawet obficie. Widać na liściach taki nalot. To jest właśnie ten środek. No, on będzie działał. Zapobiegnie tym grzybom. Może, nie wiem, za 4 dni popryskam na stonkę, bo tutaj ich nie ma, ale tam, żem zauważył, na dwóch krzakach, trzech już zaczyna tam być. Na razie nie będę na nią pryskał. Zrzuciłem ją. Zobaczymy za 4 dni. Może wtedy będę coś robił. Także co? Pozdrawiam wszystkich. W szczególności tych, co mam w opisie. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się.